Szymon Marciniak. Jesteś młody, ambitny, kochasz piłkę nożną, mam dla Ciebie fajną propozycję. Zapraszam na kurs sędziowski, pokażemy Ci, jak zostać sędzią piłki nożnej. Pierwsze, co musisz zrobić, to zapisać się na kurs sędziowski w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej. Żeby to zrobić, musisz mieć ukończone 17 lat, uczyć się lub posiadać średnie wykształcenie, no i oczywiście nie możesz być karany. Kurs trwa około 3 miesięcy, spotkamy się raz, dwa razy w tygodniu. Będziesz miał okazję poznać sędziów szczebla centralnego, którzy zazwyczaj prowadzą takie wykłady. Będziemy oglądać fajne sytuacje, sytuacje z Ligi Mistrzów, z naszej rodzimej ekstraklasy. Będziemy analizować, my będziemy dzielili się z Wami swoim doświadczeniem. Możesz tylko na tym fajnie skorzystać. Szczególnie duże szanse masz, jeżeli byłeś lub jesteś piłkarzem. To Wy posiadacie największą wiedzę i doświadczenie z boisk piłkarskich. I pamiętajcie, że nie każdy musi zostać Robertem Lewandowskim lub Grzegorzem Krychowiakiem, żeby zostać częścią największych widowisk piłkarskich, czy to na boiskach Ekstraklasy, Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy. Kurs sędziowski musisz zakończyć egzaminem. Egzamin dzieli się na dwie części, część teoretyczną i część praktyczną. Część teoretyczna, jest to 30 pytań, musisz odpowiedzieć przynajmniej na 70%, nie będziesz miał z tym problemu, uczestnicząc w naszych wykładach, w naszych szkoleniach. Część kondycyjna jest podzielona znowu na dwie części, 6 sprintów po 40 metrów, po każdym sprincie 60 sekund odpoczynku. Maksimum, jakie możesz osiągnąć, to 6,4 sekundy, także nie powinieneś mieć problemu z zaliczeniem tego testu. Drugą częścią jest to test kondycyjny, test interwałowy, 10 okrążeń po 400 metrów. Każde okrążenie dzieli się na 4 odcinki, 75 metrów biegu, 25 metrów marszu. Raz można omknąć, jest to tak zwana żółta kartka, dobre serce sędziego. Zdałeś egzamin, zostałeś sędzią próbnym. Po przesędziowaniu około 30 spotkań w rozgrywkach młodzieżowych oraz w niższych klasach rozgrywkowych zostajesz sędzią rzeczywistym. Witamy w naszej sędziowskiej rodzinie. Po każdym sezonie możesz awansować szczebel rozgrywek wyżej. Jeżeli będziesz bardzo dobry, jest szansa, że możesz awansować także po rundzie. I wtedy kariera sędziowska stoi przed Tobą otworem. Ja tak samo zostałem sędzią. W wieku 21 lat, grając w piłkę, postanowiłem, że mogę zrobić coś większego. Chcę sędziować Ekstraklasę, chcę sędziować Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Zapisałem się na kurs sędziowski i zostałem sędzią. Widzicie, gdzie teraz jestem? Gońcie mnie, a może mnie złapiecie.